dzisiejszych czasach dzieci są zbyt przebodźcowane, dlatego na moment warto skupić się i odstresować. Dlatego dzisiaj właśnie w naszym filmie pokażemy Wam zabawki Fidget Toys dla dzieci w różnym wieku. Zaczniemy od najmłodszych. Pierwszym rodzajem zabawek Fidget Toys, który chcę Wam pokazać właśnie dla najmłodszych, jest zabawka typu Popit. Na pewno znacie ten rodzaj zabawki. Chodzi generalnie o przepychanie silikonowych bąbelków na drugą stronę, co jakby jest raz, że wciągające, a dwa, że wydaje śmieszny dźwięk. Jest bardzo dużo tego typu zabawek na rynku. Warto zwrócić uwagę na markę Festbrain Toys, ponieważ tutaj mamy takie właśnie bąbelki Dimple już dla dzieci od 10 miesiąca życia. Pojawiło się bardzo dużo podróbek tej zabawki, ponieważ stała się ona bardzo popularna, ale zalecamy Wam oczywiście kupno oryginalne z tego względu, że no jednak dzieci 10 miesięcy plus biorą to do buzi, a na pewno kupując oryginalną zabawkę mamy pewność, że ona ma wszystkie atesty i jest całkowicie bezpieczna dla naszego dziecka. Dla nieco starszych dzieci z serii Dimple Fat Brain Toysa mamy jeszcze Dimple Digits, gdzie mamy jeszcze dodatkowo cyferki. Możemy też dziecko uczyć kolorów. Mamy po angielsku też nazwy tych cyferek, a po drugiej stronie po hiszpańsku. Zabawki Fidget są tak wciągające, że nawet powstała wersja Dimpla bryloczek dla dorosłych. Albo dla starszych dzieci. Sama mam, także wiesz. Generalnie Fidget Toys narobiły sporego zamieszania na rynku zabawek. Nie wiem, czy pamiętacie zabawkę typu Fidget Spinner, bo to w zasadzie chyba jest pierwsza tego typu zabawka, która pojawiła się na rynku, stała się ogromnie popularna. Ale w Stanach Zjednoczonych terapeuci i nauczyciele już od dawna używają tych zabawek po to, żeby pozwolić się dzieciom skoncentrować i skupić. Między innymi można ich używać na przykład w szkole. Fidget Toys stały się naprawdę modne, my tu mieliśmy już markę Moluk, której większość zabawek spełnia wymagania w zakresie stymulacji sensorycznej, a zapewnia dużo więcej możliwości zabawy niż obecnie modne gadżety. Pierwszą grupą zabawek Moluk, które właśnie spełnia te wymagania odstresowujące, są zabawki typu Oogi. Jednym słowem są to takie ludziki, które tutaj Wam pokazuję, które mają na końcach swoich odnóży przyssawki. Jak widzicie, przystają się do płaskiej powierzchni. Nie jest łatwo oderwać, ale generalnie też jest śmieszny efekt tego odrywania, tak? Fajny taki dźwiękowy efekt. Można je łączyć ze sobą, można przyczepiać do wanny, do szyby samochodowej, można nawet nimi rzucać, zaraz Wam pokażę. No i mamy na przykład odmianę świecącą w ciemności, mamy gąsieniczkę z przyssawkami, która nazywa się Pilla, mamy Ugiego Bongo, także grupa zabawek nam się rozrosła, mamy również małego Ugiego. Gryzaczek Nogi, który jest bezpieczny dla dzieci od zera, ale zobaczcie, też można tutaj bąbelka takiego sobie przepychać i też na przykład fajne jest to dla starszego rodzeństwa w tym momencie, tak? Kolejną zabawką są również stożki Hix, które zobaczcie, można zginać sobie i tutaj kształtować z nich różne figury. Tak jak widać na obrazku, tutaj Moluk proponuje, żeby z nich różne też układanki robić. Mamy 4 stożki w zestawie, także to naprawdę też sprawdza się dla dzieci w bardzo różnym wieku. Można się wygłupiać, kłaść na głowie. Ale w sumie też one chyba są kompatybilne z resztą, nie? Rodziny z Moluka. Tak. Generalnie tak można różne rzeczy. Na Moxa na pewno, nie? Też pasuje. Tak, no mamy jeszcze właśnie też piłeczkę Mox, która jest też właśnie do ćwiczenia ręki, bardzo fajna. Zresztą w ogóle wszystkie zabawki Moluk terapeuci bardzo chwalą. Jednocześnie na przykład możemy zachęcać dziecko do, nie wiem, jedzenia, tak? Wkładać coś tutaj Moksikowi. Możemy się postukać po główce. Śmieszny dźwięk. No i mamy Moksy w 3 pakach. Albo właśnie taki pastelową wersję, albo 3 niebieskie moksiki, albo generalnie tak takie kolory podstawowe. No i Moxa również można na drugą stronę przemienić. O. Było mało przystawek, to mamy ich więcej. Ale robicie krowskie przystawki Squigz wspomnianej już wcześniej marki Festbrain Toys. Tutaj mam akurat taką wersję mini. Zobaczcie, klocki mają bardzo nieoczywiste kształty, nie zbudujemy z nich, no nie wiem, nic takiego konkretnego, ale są za to bardzo kreatywne i zobaczcie, śmieszny dźwięk też przy odrywaniu dają. No i generalnie możemy je przysysać do siebie, jak i przysysać je do płaskich powierzchni, tak? Na przykład stworzyć jakąś konstrukcję na szafie. No ale też w sumie mogą się fajnie sprawdzić w kąpieli. No tak, dokładnie, w kąpieli również. Z Squizów mamy również taką wersję dla młodszych dzieci. Ona jest dla dzieci od 10 miesiąca życia. Tutaj mamy również przystawkę z tyłu, ale są to takie kwiatki, które równocześnie możemy używać jako takich tak zwanych właśnie spinnerów. Samo możemy na przykład przystać do wanny czy do szafy i to na pewno zainteresuje malucha, a też właśnie przystawka jest dosyć mocna. Kolejnym przykładem takich zabawek stymulujących, odstresowujących są zabawki marki Mobi. Jest to dosyć nowa marka, ale tworzą naprawdę ciekawe zabawki. Zobaczcie, tu mamy taki przeciąganiec, nazywa się Zippee. Może być używany dla dzieci już od 18 miesiąca życia. Każda taka silikonowa, nie wiem, linka ma inną końcówkę, ma inną fakturę, także też właśnie sensorycznie tutaj stymuluje. Kolejnym przykładem dla jeszcze młodszych dzieci już od 10 miesiąca jest taka sensoryczna piramidka Wigloo. Zobaczcie, ona ma tutaj tak samo te bąbelki, nazwijmy je. Wypustki. Tak, wypustki. Ma tutaj różne takie elementy, które można sobie właśnie rączkami wygniatać, przeciągać. Także też uważam, że bardzo ciekawa forma dla takich właśnie młodszych dzieci. No krzywdy się tym nie zrobi, nie? Dokładnie. A dla jeszcze młodszych mamy, słuchajcie, piłeczkę taką sensoryczną, która tutaj ma też różne właśnie wypustki, które można wciskać. Również tak, każda jest inna, można sobie tutaj pokombinować. I taka sensoryczna piłka jest już dla dzieci od 3 miesiąca. Z kolei dla starszych dzieci mamy taki labirynt ośmiokątny. Zobaczcie, z każdej strony jest inny kształt. No i oczywiście chodzi o to, żeby kuleczkę zobaczcie, na inną stronę przeleciała, żeby kuleczkę przeprowadzić przez ten labirynt. Także też... i przechodzimy do kolejnego. Dokładnie, wtedy, tak? Coś, co jakby odciągnie też dziecko od tabletu, prawda, od komórki, więc coś takiego innego, a myślę, że można zabrać tak ze sobą wszędzie w podróż. Nie? Idealnie. Dokładnie, czy nawet, nie wiem, do restauracji zająć dziecko. Skupiłaś się. Tak, skupiłam się. Pierwszy raz się bawię, ale fajne, fajne. Także też tej samej marki, właśnie taka Mobi. Dzieci również taką zabawką stresowującą będą różnego rodzaju piłki sensoryczne. Tak samo mają właśnie ciekawe faktury, można je ugniatać, można turlać, można za nimi raczkować. Zobaczcie, ugniatamy sobie. Ta, co chyba nawet jedna świeci w ciemności, z tego co pamiętam. Tak, tak, dokładnie. Tu można wkładać małe piłki w dużą piłkę. Jedna chyba nawet jest tak skonstruowana specjalnie, że ciągle wypada, żeby dziecko musiało ciągle wkładać. Tak, to chyba prawda. Tak. No więc zapraszamy Was Was na koniec filmiku do naszego sklepu. Jesteśmy i online na www.pl i stacjonarnie w Warszawie. Podlinkujemy Wam również pod filmikiem oczywiście wszystkie zabawki biorące udział w filmie, a także wszystkie zabawki Fidget Toys z naszej oferty, których nawet na tym filmie nie pokazaliśmy. Zapraszamy serdecznie i oglądajcie nasz kolejny film.